Eldo na rejonie, Hunter na mikrofonie, witam was w kolejnym materiale z Minecrafta na 100%. Oczywiście dziękuję za oglądanie, dziękuję za wspieranie, mam nadzieję, że serijka się podoba. Bardzo fajnie przyjął się pierwszy odcinek, drugi już oczywiście gorzej, ale to się spodziewałem tego, że będzie taka tendencja, także nic się nie dzieje. Pamiętajcie, że są inne serijki oprócz Minecrafta, macie również macie seryjkę z gry Crysis Remastered, macie z Assassin's Creed Brotherhooda i macie też Mafię edycję ostateczną. A właśnie dzisiaj dla wspierających wlatuje pierwszy odcinek z... Nie, przepraszam, jutro wlatuje. Pierwszy odcinek z serii Horizon Zero Dawn, także to będzie seria tylko dla wspierających. Jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć ją, to oczywiście ma taką możliwość po wykupieniu wspierającego za piątaka miesięcznie. Dziękuję, że mi powiedzieliście o literce L, która jest właśnie za achievementy, służy tutaj. Zapomniałem kompletnie o tym. No i co? I trzeba by, słuchajcie, znaleźć jakieś diamenciory dzisiaj, nie? Coś takiego tego szmeges by się przydało. Także ja sobie wezmę trochę kilofów ze sobą. Żelazo mam wełnę, mam tutaj jakieś... Podkładam może te rzeczy, które na ten moment będą mi średnio potrzebne. Kilofy jak najbardziej, to mogę odłożyć. Cooked salmon. Żarełko będzie się robiło. Żarełko będzie się robiło. A, jeszcze chciałem wam powiedzieć dzisiaj. Oprócz oczywiście... Kurde, tak dawno nie grałem, że nie pamiętam teraz, gdzie tu się co idzie. Ale chciałem wam powiedzieć, że oprócz samych odcinków chciałbym też wprowadzić live'y. Tylko live'y wydaje mi się, że bardziej od 6-8 odcinka bym wprowadził. Z bardzo prostego względu. Z takiegoż oto względu, że jeszcze teraz te achievementy, które robię, nie są aż na tyle wymagające, żebym musiał już live'ować, nie? One są takie dosyć szybkie, bym powiedział. Prościutko się je zdobywa i przechodzi. Także dopiero kiedy zdobędę na przykład, nie wiem, diamenty będę miał do zdobycia, czy jakieś inne rzeczy, bo też nie chciałbym, może inaczej, nie chciałbym robić achievementów na live'ach z tego względu, że no jednak chciałbym, żeby to była seria taka, wiecie, że sobie zdobywam wszystko, ale na odcinkach, nie? Live'y będą takie bardziej do przygotowania się. Czy przygotowania jakiegoś czegoś pod właśnie odcinki. Takie, że będę po prostu sobie siedział, będę sobie farmił rzeczy i wtedy dopiero będę to robił na odcinkach i tak o, taki jest plan. Ale czy on wypali? Nikt nie wie tego. Szukamy diamencio... O ty kurde, czekaj. A cyk, not today, thank you. Ty kurwo jebana. Dobrze. Spokojnie. Ja tutaj sobie pooświetlam drogę. Może jakiś diamencior, może coś. Żelazo, żelazo też się przyda. Zawsze to mieć lepiej, zawsze to lepiej jest mieć więcej na przykład żelaznych kilofów niż mniej. A i żelazny mieczyk by się przydał. W sumie miałem żelaza i mogłem tam sobie zrobić to wyposażenie, ale zapomniało mi się. Trudno, zdarza się. Trzeba było pilnować. Okej, okay, tu jest lapis. Lapis też wezmę, bo ten pominąłem go. Na szczęście lapis można wykopać kamiennym kilofem. Nie potrzeba do tego żelaznego. To też ciekawe. Jeden z takich, bym powiedział, bardziej cennych surowców. A można go w tak prosty sposób zdobyć. Może wrócę się do złota, właśnie. O! Zaczynają spadać dziady. O, cholipka. Czy ktoś za mną? Nie, tutaj po prostu się pojawiają cały czas, dobra. Może nie taka nie do końca dobra, bo mi się... Miecz kończy i zaraz mi padnie. Ile mam durability? F3 plus H? 9, dobra. Dojadę go, dobrze. Bone meal. Mówiąc poprawnie po angielsku. Porozświetlajmy sobie tutaj całe te jaskinie. A, i ktoś seeda chciał. Proszę bardzo, to jest seed. Nie będę to jakoś kopiował czy coś. Na odcinku macie, kto chce, komu zależy, to se weźmie. A kto nie chce, to nie. I możecie sobie ze mną na tym seedzie właśnie ogarniać
robienie też Minecrafta na 100%, a może wam się uda, na pewno wam się uda i to jeszcze zrobicie to szybciej przede mną, bo ja zbyt dużo czasu na to nie poświęcam. I w ogóle też tak ostatnimi czasy kminiłem sobie nad live'ami, bo chciałbym regularnie robić live'y, ale nie chciałbym z drugiej strony, żeby one były zbyt długie. Jak wiecie, mam jeszcze kontrakt z G2 i dopóki nie pójdę gdzieś do roboty, to mam trochę więcej czasu na robienie tych live'ów, aczkolwiek chciałbym już powoli przygotowywać taki schemat działania dla siebie. Czy pójdę do roboty, czy nie pójdę do roboty, czy zostanę przyjęty szybciej, czy później. Może bardziej tak to powinienem ująć, bo wierzę w to, że dostanę pracę. Gdzieś tam dostanę, ale dostanę. I chciałbym po prostu przygotować sobie już taki system działania, a jak wiecie, ja bardzo lubię mieć wszystko uporządkowane. Taki system działania, w którym będę miał na przykład, powiedzmy, 2 godziny live'ów dziennie i one by były od poniedziałku do niedzieli. Jeżeli by był jakiś inny, jeżeli jakiś dzień bym po prostu zapomniał, to bym nadrabiał. I służyłoby to temu, żeby no, wypełnić kontrakty, które mam, a żeby te live'y też nie były zbyt długie, bo w sumie mi się wydaje, że tak live'ik, jeżeli będzie trwał 2 godzinki, i będą one regularnie, to też będzie dla was lepiej, że będziecie wiedzieli, kiedy co się będzie po prostu działo, nie? Jeżeli chodzi o te live'y. I przypominam też dla wszystkich zapominarskich, albo dla tych, którzy mogli też nie słyszeć tej informacji, że zapisy live'ów są tylko dla wspierających. Ja wiem, że ostatnio YouTube zrobił coś takiego skategoryzowanie materiałów na kanale, co jest jedną z lepszych funkcji, którą wprowadzili, bo teraz jak sobie wejdziecie na YouTube'a, to nie ma tak, że na kanale macie same, wszystko pomieszane, że są live'y, shortsy i zwykłe materiały w jednym miejscu, tylko faktycznie są już porobione zakładki. To był bardzo dobry ruch i to było bardzo potrzebne, bo właśnie między innymi brak zorganizowania tego był powodem, dla którego te zapisy były dla wspierających, bo nie chciałem mieć trzody. Z drugiej strony też się zastanawiam mocno nad tym, czy by nie wprowadzić zapisów dla wszystkich, nie? Chociaż czasami pojawiają się, no to nie wiem. O kurwa, siema. Dzięki. Jeszcze mi rozpierdolił tutaj. Także też mocno się nad tym zastanawiam, czy by... No słyszę dziada. Szkieletora gdzieś tam słyszę. Czekaj, bo ja muszę wyjście stąd znaleźć. Tu jest wyjście. Dobra. Trochę surowców pozbierałem. Idę poprzepalać. I tak dalej. Jakieś zrobić jeszcze lepsze miecze. I całe te. Ale wracając. No właśnie tak się zastanawiam nad tymi live'ami, czy dla wspierających, czy dla wszystkich zrobić te zapisy, bo... Ja wiem ogólnie, że same zapisy live'ów nie generują dużych wyświetleń, nie? Ja wiem, że byłaby jakaś część osób, może nie duża, ale byłaby część osób, która by mówiła dawaj, bo ja chcę live oglądać, ale wiecie co? Suma summarum nie jest to aż tak duża część widzów, która by oglądała faktycznie te live'y wszystkie, nie? Zapisy. Także wydaje mi się, że chyba jednak zostałbym przy tym, co powiedziałem, czyli że tylko dla wsporników by były. Zróbmy sobie siekierę, zróbmy sobie miecz. Mieczyk jest bardzo potrzebny. I ten bym sobie zastąpił, ten mogę... W sumie te narzędzia mogę wypierdolić, bo one już mi nie będą potrzebne. I dzisiaj zająłbym się zrobieniem jakiejś zagrody. To mogę wywalić. I to też na pewno. Dobra. Czas właśnie zrobić zagrodę jakąś. Czas tutaj przyzagrodzić. Zetnę sobie te drzewa, które tutaj mi wyrosły. Dobra. To jest zrobione. W ogóle też bardzo mi się miło czytało te komentarze, nie? Że ludzie przypominają sobie stare czasy, jak właśnie przed szkołą, czy przed robotą. No, w większości z was tutaj przypadków w dawnych latach, no to niewątpliwie było to, że przed szkołą raczej były oglądane materiały. I fajnie, że też, że niektórzy z taką nostalgią do tego podeszli. I mi się wydaje, że te poranne materiały, przypominam, 7 i 8, o, pojawiają się poranne odcinki, w zależności od tego, czy jaki to jest dzień, bo ja mam taką zasadę, że jeżeli chodzi o nagrywanie,
ponagrywam. Staram się nagrać całą grę od razu, żeby uniknąć spoilerów, żeby po prostu no, jak najmniej podpowiedzi było co do gierek. Ja tam potem oczywiście odpisuję ludziom, mówię, no ale ja już przeszedłem tę grę. I oni wtedy, no spierdalaj. Nie no, żartuję, tak mi nie mówią. Ale mogliby tak mówić, ale to mniejsza o to. Dobra, robimy farmę. Muszę w ogóle jakąś zrobić jednolitą tę miniaturkę do Minecrafta. Nie chce mi się, kurwa, żeby były co chwilę jakieś inne miniatury. Czaj. Ja myślałem, że tego złota to ja wykopałem coś. A nic nie wykopałem? Dziwne. Przecież byłem tam i wykopywałem. A tu nie ma. No dobra. Już jest, już noc. Już noc. Dobra, trzeba do spania. 11 minut materiału dopiero. Kurwa, ja mam 30 minut gadać. No dobra, coś tam wymyślę. Ważne, że jeden achievementik zrobiony. No to teraz co? A, pod L-ką. Zapominam. Kurde, przydałoby mi się, gdybym... no właśnie. Chyba trzeba by zająć się rozmnażaniem. O, i rybkę muszę złapać. Bo może... O, właśnie. Mój ulubiony content. I w sumie was też, zapomniałem o tym, że wy uwielbiacie łowienie ryb. No tak, ale rybkę też muszę złowić, bo taki jest achievement. To zarzucimy zaraz. I złapiemy jedną rybę, bo więcej nie trzeba. Nie ma co siedzieć tutaj i się męczyć. I zaraz będziemy rozkminiali jakąś... jakąś tą. No, dokładnie. Cyk, proszę bardzo. Fishy Business. Advancement Gate. Gate. Advancement Gate. Kurwa, co ja gadam. Ja nie potrafię po angielsku, aż panuję. Ale mogę. Dobra, jak się robiło kusze? Tripwire hooka potrzebuję. Kurwa, jak się robiło tripwire hooka? Tripwire hook. Receptura na to. A, to były deski, patyk i żelazo. Deski tutaj mam, o. Pokaż tylko te, które są dostępne. To jest tripwire hook. Dobra, jest. I kuszę mogę zrobić, proszę bardzo. I mam strzelić z tej kuszy, zgadza się. Mam chyba strzały, nie wiem czy to jest na bolty czy na strzały. Jest. Dobra, udało się. All Betsy, to jest kolejny advancement, który został przeze mnie zrobiony. Jest on z tych, o. Kill two phantoms with a piercing arrow. O kurwa. Polipka. Walk on powder snow without sinking in it. Dobra, to nie wiem co to jest. O, właśnie. Tam zobaczyłem bardzo jeden ciekawy advancement, który polega na tym, że muszę zrobić golema. To jeżeli będę musiał zrobić golema, to będę potrzebował bloków. No. I teraz mam te bloki. Kurde, ile jeszcze tu do... Ja ci nie mogę, ile do przepalenia będzie. Ale okej, jak tutaj rosną rzeczy? Bo tutaj samo zboże na początek rośnie. To widzę, że jest już dojrzałe. Tam już prawie dorastają. Bardzo blisko jest. Żeby moje...
moje tutaj zboże do ten dojrzało. Cooked salmon mogę sobie zjeść jeszcze jednego. Kosteczki mam. Tak się bardzo, bardzo... Ty, bo ja miałem... Kurwa, bo ja miałem złote rzeczy. Złote jabłko miałem i tak dalej. Jakby mi live'a, jakby mi cofnęło progres. Albo gdzieś tam w skrzyni... Chuj wi. Nie wiem. Nitki mam, a je... Pamiętam, jakbym miał złote jabłko. Albo i nie miałem. Kurwa, nie wiem. Teraz to nie przypomnę. Dobrze, zobaczmy kolejne advancementy. Co my tutaj mamy do zrobienia? Na pewno musimy strzelić w coś z tego. Każdego muszę pokonać. Moba. Tadpole, nie wiem co to jest. Ale okej, jakie tutaj są koordynaty? 20 na 200. 20 na 200 są. Dobra, to przepalę i zaraz dorzucę... Ty naprawdę, kurde, to... Nie gaśnie ten ogień. Dobra. Idziemy na wyprawę. Tylko żarcia wezmę więcej. Starczy. Idziemy na wyprawę. Mam wystarczająco narzędzi. Może tymi zwierzątkami zajmę się w późniejszym etapie. A tymczasem idziemy może jakieś... Jakaś wioska villagerów, jakieś coś. O, kurczaki mam obok. Kurde, dobrze wiedzieć. I jajki są. Dobrze. Ja tu przyjdę jeszcze. Tu mam krowy. Są i wilki. O kurwa. Portal. Jest blok złota. Elegancko, zobaczcie. Unbreaking i Fire Protection. Całkiem niezłe rzeczy. I tutaj widzę... No na razie jeden blok. Jeżeli chodzi o... W sensie, przepraszam, dwa bloki, jeżeli chodzi o złoto. Ale spokojnie. Ty, i dżunglę mam blisko. Jedną i drugą. Ja pierdolę. Ale jaki złoty seed się trafił. Normalnie, że lecę do dżungli. Tam będą watermelony, to będę miał od razu na miksturki. I tu jeszcze krowy są. To te krowy mogę poubijać. One mi dadzą dużo skóry. A tak mogę od razu? Nie, tak nie leży od razu. Tak to kurczaki ubijam. Tam kunia widziałem. A jednego kunia też będę musiał pokonać. Oj, nasiona kakaowców też są super. To od razu biorę. Zrobimy sobie taką małą farmę, ale naprawdę malutką, więc dużo nie będzie trzeba, bo nie wiem, ile dokładnie potrzebuję tych ziaren kakaowca do robienia jakichś tam rzeczy, ale bardzo wątpię, że to będą jakieś potężne ilości, nie? Nie wiem, czy pokonanie konia też nie jest wymagane do achievementu związanego z rozwaleniem wszystkich mobów, wszystkich rodzajów mobów. Także po prostu go sobie rozwalam. Mamy i arbuzy. A może się kierką więcej leci? Tak strasznie mało leciało. A już 34. Dobrze, pozasadzam i będzie. Tu są świnioki. Świnioki tam gdzieś obok mnie też były, to sobie te mogę rozwalić. Ale słuchajcie, jeżeli jest właśnie dżungla, to znaczy, że gdzieś też będą papugi. Dlatego właśnie uważam, że ten seed jest bardzo, bardzo dobry. Tam mamy las brzozowy. W lesie brzozowym prawdopodobnie będzie bardzo, bardzo dużo wilków. Ja, ale ta dżungla to taka mała. Tam mi się wydaje, że trochę większa jest. Albo też nie ma. Co to w ogóle za biom jest? Tam był river.
sparse dżungle jakieś. Ja pierdolę, co za biomy to są? No dobra, jednak się tak trochę napaliłem na te dżungle. A tu się okazuje, że to jest jakaś pipa, nie dżungla. O, tam wysoka trzcina jest. Ale malutki rekonesans żeśmy zrobili. Już wiemy co i jak. Mogę przygotować sobie kolejne materiały, tylko muszę na przykład pozbyć się tutaj o. To są ugotowane, bardzo dobrze. No to ja bym poodnosił rzeczy. O, to i też są chickeny. Kurwa, jaki chicken sprytny. A w przyszłym materiale na pewno będę chciał zrobić już farmy pod wszystko, bo jeżeli mam aż tyle różnych zwierzątek naokoło, a i tak muszę je pobridować ze sobą, a tam już taka bardziej będzie farma pod właśnie jakieś może enchanty czy coś, w zależności od tego, co będzie mi potrzebne, ale wydaje mi się, że do pokonania tych wardenów, tych widerów, no to będę potrzebował chociaż minimalnie enchantowanego sprzętu, bo nie czuję się na aż tak silnego, co by sobie bardzo ładnie poradzić z nimi, w szczególności z tym wardenem, bo no tego dziada to nie znam w ogóle. A za pierwszym razem to on mi pogrukota kości jak nic. Drewno mam dżunglowe drewno, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No to weźmy sobie... Elo. Mamy tutaj kukiet salmona. A te liście tak znikają, jakby chciała, nie mogły zniknąć. Dobra. To poodkładajmy troszeczkę zabawek z naszej podróży. Tripwire hooki tak samo. Dobrze. I co ja bym potrzebował na ten moment? Na ten moment... W sumie to za bardzo nie wiem, co bym potrzebował. Zaraz będę potrzebował się kimnąć. Zboża będę potrzebował. Tak, zboże to definitywnie. Tylko tak, nasionka mogę odłożyć. Samego zboża to nie mam, ale o, wiem co mogę zrobić jeszcze. Tylko chyba wywaliłem to, to muszę zrobić nową. Nowa motyka będzie mi potrzebna. No dawaj tę nockę, bo już chcę tutaj zasadzić sobie jeszcze arbuzy. Dyniów to na razie nie muszę sadzić, ale arbuzy to i owszem. Może się uda. A, i arbuzów zapomniałem, no tak. Co jest potrzebne do zasiania arbuza? Arbuz, kurwa. Z 5 wystarczy nasionek. O. Kolejne, dobrze. Pięknie. No to niech sobie teraz rośnie. Nasiona miałem wziąć, tak? I co, najpotrzebniejsze w sumie to by były kury? Kury, krowy i owce, nie? To takie najbardziej pod... O kurwa, jedno już wyrosło. To takie najbardziej potrzebne z najbardziej potrzebnych mi się wydaje. Bo kury to jajka i pióra. A one mogą się bardzo przydać do tworzenia strzał. Różnych, przeróżnych, jeżeli... No tak, bo są spectral arrowy i... Jakieś tam inne. No teraz musiałbym tylko sobie zagrodę zrobić odpowiednią. Tutaj desków więcej nie mam.
ale możemy sobie zrobić tak i tak. Teraz zrobić trochę płotków. No i oczywiście bramki jakieś też będą potrzebne. Czyli furteczki bym zrobił 3. Dobra. No i taki standardzik, ja tutaj nie będę jakoś, wiecie. Nie będę jakoś mocno kombinował. Dobra, i teraz tak. Tu będzie wejście numer 1. Tu będzie wejście numer 2. A tu gdzieś pierdolniemy wejście numer 3. I teraz trzeba będzie zrobić to w następujący sposób. O, nawet równo wyszło w miarę. Kurwa. Dobra, no to weźmy sobie owieczki. Za chwilę. Potrzebuję zboża. Mamy zboże. Nasionka też będą potrzebne. Tylko zanim to postawię, to to bym rozwalił. Czy ty jesteś jedna tutaj? Jesteś jedna, chodź. Zapraszam. Siema, nara. Ale głupia jesteś. Załatwiłem cię. Teraz kury będę potrzebował. Kury gdzieś tutaj były, nie? O, tu jeszcze owce są. Dobra. O, jeszcze wezmę resztę tych owiec. Chodźcie. No tak ze 3 jakbym wziął, to by było spoko. Chodźcie, chodźcie. Dobrze, możemy tędy sobie przejść na spokojno. Mam nadzieję, że szybko to się nie znudzicie mną. Powoli, powoli. Dacie radę, dacie radę. Ja wiem, że górka, wiem, że ciężko. Ale jesteście całkiem przeciętnie sprytne. Damy radę. Zapraszam. Ale ładnie weszły. Dobra, mamy kolejny. The Pirates and the Bats. To jest kolejny achievement, który polega na tym, że zdobyliśmy pierwsze rozmnożenie zwierząt. O, może raw pork chopa sobie też przepalę od razu. I kurczaka, i wołowinę można by przepalić. To w sumie są takie żarcia, które bardzo, bardzo dużo dadzą. Przydałby mi się hopper zrobić. I automatyczną przepalarkę. Nie pamiętam, z czego się hoppery robiło. Z żelaza prawdopodobnie. W sensie taki bym chciał tylko, żeby... Tylko pytanie, czy teraz można skrzynkę otwierać, jak coś pod nią jest? Czyli nad nią, przepraszam. Bo jeżeli można, no to mam w chuj oszczędność teraz, zobaczmy. Nie, nie można. No dobra. To zróbmy tak. Ja to oczywiście tutaj zostawię, bo to jak najbardziej się przyda. Kurwa, ale z drugiej strony tu będzie lipa. Dobra, ja to jeszcze potem rozkminię. Teraz jeszcze nie będę tego robił, jednak. Zapomniałem, że jeszcze musi być coś, żeby wpadało do tego. No ale tu bym mógł zrobić. Dobra, to potem się tym będę bawił. To nie czas i miejsce na takie zabawy. Trochę martwi mnie to, że jeszcze żadnych diamentów nie znalazłem.
A trochę czasu minęło, no ale trudno. Może się jeszcze trafią. Idę po kurczaki, bo tutaj kurczaki były. Siedzą dziady. To całkiem sporo was tu siedzi. Proszę bardzo, zapraszam. Potrzebuję tylko dwóch, ale im więcej, tym lepiej. Może skusisz się, Gałganie? Skusisz się, dobrze. Powolutku, co by wszystkie szły. Wycieczka, zapraszam. Zapraszam, zapraszam. Tutaj nie powinno być daleko i powinniście dosyć szybko przybyć do odpowiedniego miejsca. Tylko teraz, kurwa, jak ja tu przejdę. Dobra, jeden stracił zainteresowanie, można było się tego spodziewać. Ale nic straconego. Ważne, że... O! Dzięki. Kurwa, żem trochę naokoło przeszedł, no ale trudno. Chodź. Chodź ta, chodź ta. A tam gdzieś krowa jest, no tam jest krowa, ale bliżej były też krowy. Dobrze, dobrze, idziecie, chodźcie, chodźcie. Zapraszam was do tej komory. Znaczy zagrody. Proszę bardzo. Na zdrowie. Od razu sobie też je rozmnożę. Co by więcej mi się ich tam... Co by więcej jajków mi robiły. Dobrze. I tyle wystarczy na ten moment. Dobra, pół godziny mamy. Mordy, mordeczkien, mordunie, serdeczna arigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie. I to było na tyle. Kolejny Minecraft na 100% będzie w czwartek. Bo w poniedziałki i w czwartki pojawia się ta seria o godzinie 7 rano. Jeszcze w tym tygodniu raczej nie planuję robić live'a z tej serii. Ale w przyszłym tygodniu już myślę, że możemy pomyśleć nad jakimś pierwszym live'em, który będzie taki organizacyjny. Kacę was. Miłego dzionka, do następnego, trzymaj to się, indiu!